Więc ostatnia szansa, żeby jeszcze tutaj przyjść, zająć ostatnie miejsca, później jak będzie podsiadywanie, to będziemy tutaj jakoś to karać. I zacznijmy od tego, że nie byłoby tej prezentacji, gdyby naprawdę nieduża i ogromna ilość kawy. To, co ja dzisiaj wypiłem jest, no i mamy wybieg modę tutaj, zaczynamy, tylko nie podsiadaj nikogo. Gdyby nieduża i ogromna ilość kawy, to naprawdę nie wiem, czy bym się dzisiaj tutaj stał przed wami. Na szczęście kofeina działa jeszcze. Zobaczymy, w którym momencie przestanie. Troszeczkę w takim razie o mnie. Jak oczywiście już tutaj Iwo mnie przedstawił, zajmuję się jako software engineer w WorkSmartcie rozwojem oprogramowania, szeroko pojętym. Ja sam siebie rozumiem jako full stack engineera, full stack developera, więc zajmuję się w pokroju wszystkim od frontendu przez backend po całą infrastrukturę w AWS-ie. Nasz projekt jest w zasadzie w pełni projektem chmurowym. Nie mamy, i w zasadzie od początku tak startowaliśmy jako projekt chmurowy. Pozwalamy testować implementację takich klientów jak powiedzmy Netflix, właśnie tutaj wspomniane. Mamy w swoim jakby życiorysie tutaj naprawdę dużo klientów, których nazwisk nawet niektórych nie możemy wymienić publicznie, tym bardziej, że mamy tutaj mały recording, nagrywamy, byłoby niezręcznie, ale naprawdę mamy duże imiona, a jeżeli chodzi o brandy, mieszanie polskiego z angielskim to zaczyna się robić kłopotliwe, jeżeli chodzi o nazwiska, mamy naprawdę duże firmy, jeżeli chcielibyście się oczywiście czegoś więcej dowiedzieć, to piszcie po prostu Kano Smart, Work Smart i wyskoczę na naprawdę bardzo fajne loga, będziecie na pewno zdziwieni. Ja oficjalnie byłem kiedy dołączałem do Smarta i to, że jestem w Smarcie, to jest też taki przypadek, to, że jestem w Kainosie, też jest takim przypadkiem, podzielę się troszeczkę z tym. Wcale tutaj nie chciałem być, a się tutaj znalazłem. I naprawdę dobrze na tym wyszedłem, ja jestem bardzo zadowolony z życia. Smart tutaj i Kainos jakby jest częścią tego życia, więc wszystko jest jakby jak najbardziej pozytywnie. Pracowałem tutaj niedaleko, w Zieleniaku. Bardzo ciekawy budynek, najtańsza przestrzeń biurowa. W zimę, zimno. Naprawdę nie trzeba jechać w tropiki, żeby tam zaznać ich, nie? 30 stopni, 35 to naprawdę temperatura piękna w Zieleniaku. Tu jest dużo przyjemniej. Wpadłem tutaj w sidła UpCampu 3-4 lata temu, kto już by to zliczył. Organizowaliśmy taki event, podczas którego programowaliśmy aplikację na wirtualną rzeczywistość. Mieliśmy Oculusa, zamówili nam Oculusy, naprawdę bardzo fajna sprawa. Nie mogło się powstrzymać, zabawki, więcej zabawek. No, chłopcy, tutaj mężczyźni, no, nigdy nie dorastają, tak przynajmniej moja żona twierdzi. Ja się tylko otaczam zabawkami, zresztą, no jak widać, nie? To jest jeden z dwóch, ten akurat pilnuje zawsze mojego laptopa. I zastanawiałem się, czemu. Zostawiłem laptopa wyłączonego i włączonego, jak jest ciepły, to przychodzi. Więc trzeba załączyć kompilację projektu. I przypadkiem ze rzeczywistości dołączyłem tutaj do Smarta, bo na końcu UpCampu, który był naprawdę bardzo owocny, jedna osoba, która był tutaj Krzysztof Kowalski, z nami pracujący, a może już nie, naprawdę tyle osób się przewija. Nie, bardzo fajny gościu z brodą, ja już trochę chciałem, powiedział takie słowa. Żebyśmy wysłali CV, to może będziemy mogli dalej kontynuować, organizować zabawki, organizować eventy. Jeżeli wam się spodoba dzisiaj pizza, piwo, wyślijcie CV. Naprawdę moje życie się zmieniło tutaj i to by było tyle. W Smarcie robimy naprawdę bardzo fajne rzeczy. Jest to projekt drzewowy, typowo chmurowy. Jeżeli szukacie tutaj serverlessa, możecie też go znaleźć u nas. Dzisiaj będziemy rozmawiać o zależnościach, a dokładnie z perspektywy kodu. Więc to bardzo ciekawy temat, bo już będzie troszeczkę taki mniej abstrakcyjny, a wejdziemy dokładnie w głąb kodu, troszeczkę sobie pokodujemy. Porozmawiamy o jednej z moich takich pomniejszych pasji, czyli jakim jest gotowanie i ugotowanie dobrego makaronu w tym wypadku. Spaghetti, jak wiemy w kodzie, to się nie kojarzy dobrze, wszystko jest ciasno ze sobą powiązane i zaczyna to być z czasem w nietrywialnych aplikacjach dużym obciążeniem dla wszystkich, naprawdę wszystkich. I zaproponuję takie rigatoni, to jest taki mniejszy makaronik, którego nie da się związać ze sobą, no chyba, że się sklei, ale no cóż. Przejdziemy dalej, jak później przygotować dobry makaron. Jak starszym czasu zrobimy jeszcze małe pomysły. Chciałem zrobić taki w zasadzie mały case study na ten temat. I przejdziemy tutaj od razu do VM-ki. Chciałem wam przedstawić taki pomysł, propozycję, wymagania projektowego, które ja tutaj dzisiaj dostałem, gdzie prezenter powinien prezentować. Z czasem przychodzą bardzo
różne wymagania projektowe, komercyjne, które mogą Wam się zdarzyć w projekcie i z perspektywy kodu naprawdę bardzo ciekawie można je rozwiązać. Dobrze. Mam w zasadzie dwie klasy, prezentera i mały mikrofon, którego ja teraz używam. Mikrofon oczywiście jest używany do prezencji i ja jestem bardzo czepiarski, jeżeli chodzi o kod. Naprawdę bardzo czepiarski, ale rozwijanie programowania to jest takie miejsce do popisu dla ludzi czepiarskich. Zawsze można się czegoś przyczepić, czasami po prostu trzeba to przepuścić. Jeszcze w poprzedniej firmie miałem takiego gościa, który machał rękoma, jak widział coś naprawdę tragicznego. No, widać, kiedy robił review natychmiast. I w tym wypadku to jest takie klasyczne powiązanie, ciasne powiązanie pomiędzy dwoma obiektami, które można rozwiązać później w inny sposób. To jest klasyczny problem projektowania obiektowego, programowania obiektowego, w której jeżeli przyjdzie wymaganie projektowe, że musimy coś zrobić albo sparametryzować mikrofon, wszystkie instancje mikrofonu będą musiały być zmienione w całym kodzie. W tak małym przypadku nie jest to jakiś problem, ale już wymaga zaangażowania. W Smarcie mamy naprawdę dużo kodu. Jest to wielki ogrom kodu, bo testujemy naprawdę duże wymagania, na przykład dla Netflixa. My gwarantujemy, że wypłata trafi na własne właściwe konto oraz że wy nie możecie zmienić sobie przelewu, nie? Na przykład na konto kolegi albo swoje, albo prezesa na swoje, nie? My to gwarantujemy. I w przypadku dużych aplikacji, nietrywialnych aplikacji, to się zaczyna robić obciążeniem. Obciążeniem, że musicie wszędzie o wszystkim pamiętać, a dobry deweloper to jest naprawdę leniwy deweloper i chcemy iść tą drogą. Takim jednym z rozwiązań, które może nam teraz przyjść, jednym takim wymaganiem jest, że nie każdy prezenter potrzebuje nowego mikrofonu. Każdy może używać tego samego. Zresztą przypadkiem tylko jeden działa, więc nie mamy wyjścia. Z jakim drugą iteracją czegoś takiego jest napisanie singletonu. Singleton z definicji Java, którą znajdziecie w oficjalnej dokumentacji JavaX Inject i tam mamy klasę Java, która jest świetnie opisana, read the docs. Możemy stworzyć taki mikrofon, który będzie później szerowany. Przyjdzie nam system, uruchomi nam mikrofon i później ten mikrofon będziemy reużywać w trakcie całego systemu. Pisanie w ten sposób aplikacji jest bardzo korzystne, ponieważ kiedy przychodzi nam jakieś żądanie od klienta, na przykład od Ciebie, mamy Ciebie, a potem przyjdzie żądanie od Ciebie, nie każdy będzie potrzebował tego mikrofonu. Ja jestem tym przeburzony, że ja muszę go używać. To jest tak małe pomieszczenie, że możemy sobie poradzić bez niego, prawda? No ale najwyraźniej wszyscy muszą słyszeć, co jedzą pizzę teraz, co mówię, nie? Takie prawdopodobnie jest takie ukryte wymaganie, funkcjonalność, która musi zostać spełniona. I to jest taki przykład takiego klasycznego singletonu, który jest też z definicji zły. Więc operujemy teraz w iteracji ze złego na jeszcze gorsze. Klasyczny przypadek, to z każdego dnia tak będzie. Nieważne na jaki projekt traficie, zawsze idzie się do czegoś przyczepić, a że ja jestem czepiaski, to jeszcze czepiam wszystkiego. Tutaj jest ten klasyczny przypadek, że mamy statyczną zmienną, która będzie zainicjalizowana raz w skopie całej aplikacji, kiedy odpalimy JVM. I kiedy my pobierzemy, odwołamy się statycznie do klasy i pobierzemy sobie metodę statyczną, to zainicjalizujemy obiekt, jeżeli mikrofon nigdy nie wcześniej nie był włączony. Więc ja go teraz włączę i następna osoba może po prostu już go reużyć. Co to implikuje? To implikuje jakąś oszczędność czasu, jeżeli chodzi o wydajność, jeżeli chodzi o przetwarzanie, jeżeli chodzi o zasoby. Mamy jedne współdzielone zasoby i takie drobne naprawdę upiększenia kodu będą owocowały w nietrywialnym systemie ogromnymi przyspieszeniami. Mieliśmy kilka sytuacji, gdzie naprawdę drobne rzeczy, drobne poprawki potrafiły zmienić przetwarzanie u klienta z godzin, no w zasadzie z godzin do powiedzmy kilku godzin też. Scenariusze czasami testowania, takiego jakie my robimy z perspektywy użytkownika, przeklikanie się przez jakiś proces, przez 20 osób, które są w tym procesie, żeby spełnić, dodać kogoś, jakąś osobę do firmy, to przychodzi przez różne szczeble w korporacji, jest czasem czasochłonne. I każda oszczędność czasu, każda drobna oszczędność czasu na zasobach, szczególnie mimo, że jesteśmy na nielimitowanych zasobach w chmurze, pamiętajmy, że o nie płacimy. Więc to procentuje jak najbardziej w czasie. I taki klasyczny singleton drzewowy z definicji jest też bardzo zły. Dlaczego? Statyczny, ciężki w testowaniu. Jeżeli macie jakiś, będziecie chcieli napisać tego unit test, on będzie problematyczny, ponieważ nie będziemy mogli go zamokować. Albo mokowanie będzie bardzo trudne i będzie wymagało od nas bardzo pięknych hakmentów Mojito. Co nie jest jak najbardziej wskazane.
Więc z definicji coś takiego jest złe. Jeżeli będziemy powielać ten wzorzec, to dochodzi nam kolejny problem. Powiedzmy, że będziemy mieli mikrofon i będziemy mieli tak zwany hands-free set. Taki, że nie musiałbym tego czegoś, tego stresu trzymać. Ale wtedy powielamy kod i naruszamy do not repeat yourself regułę. Czyli będziemy powtarzać się. I to jest jakby kolejny problem z takim podejściem, że przechodzimy z złego w złe. Jeżeli dorzucimy ten hands-free set, w zasadzie to fajnie nawet to wygląda, bo nawet nie jestem w widoku prezentera. A może troszeczkę Wam ujrzę. A, elegancko. Więc jeżeli dojdzie nam kolejna taka instancja, jak jest tutaj na przykład hands-free set, to już jest problematyczne, ponieważ powielamy kod. I chcielibyśmy to w jakiś sposób zaadresować. I tutaj są naprawdę różne pomysły, żeby to zaadresować. Jednym z kolejnych tutaj przykładów jest, że jeżeli będzie drugi prezenter, przyjdzie jakiś kolejny junior developer i nie będzie znał wymagań projektowych, bo to się po prostu zdarza. Nikt nie może wiedzieć wszystkiego, ja też nie mogę wiedzieć wszystkiego, mimo że już jestem w projekcie bardzo dużo czasu. To wtedy mamy tutaj dalsze powielenie kodu i to implikuje nam, że później skończymy naprawdę w bardzo przykrej sytuacji, gdzie refaktor to będzie naprawdę dogmat projektowy i będziemy musieli z niego często korzystać. A to jest sytuacja, z której byśmy chcieli jakoś wyjść. I wychodząc z Vimki, chciałem powiedzieć, że są na to jakieś rozwiązania. Ale podsumujmy to. Stałe takie połączenia są naprawdę trudne do utrzymania i trudne do testowania. Implikują bardzo dużo zmian w kodzie, jeżeli robimy drobne zmiany, żeby po prostu projekt nawet się kompilował. Wracając nawet do tej sytuacji, jeżeli będziemy mieli kilka konstruktorów, powiedzmy konstruktor mikrofonu będzie inaczej sparametryzowany, to jeżeli to był pierwszy konstruktor, to oczywiście kompilator nam się nie skompiluje na projekty, ponieważ defaultowy, bezparametrowy nam zniknie. A jeżeli to był drugi albo trzeci konstruktor, to możemy nawet tego nie zauważyć. Możemy nie wykryć wszystkich przypadków, więc jakby utrzymanie tego jest po prostu trudne. I to jest jedna rzecz, do której możemy się przyczepić. Optymalizacja względem singletonów, takich stałych zasobów, jest po prostu brzydka. I nie ma nawet jak tutaj tego inaczej ubierać słowa. I obieranie tego w kwiatki, jakimiś abstrakcja, i tutaj mam na myśli, możemy spróbować nawet, mamy troszeczkę czasu, jeżeli próbowalibyśmy to obrać w jakieś kwiatki jak interfejsy i próbowalibyśmy, zresztą właściwie to zrobimy. Dobra, ten mikrofon nie ma sensu. Wszyscy dobrze mnie słyszą? Jeżeli byśmy próbowali to obrać w kwiatki, na przykład będziemy chcieli zrobić interfejs na mikrofon. Na mikrofon użyjemy po prostu device. Jest to jakiegoś rodzaju urządzenie, które będzie miało możliwości informowania, czyli ma tutaj metodę void inform. Jeżeli będziemy chcieli ten interfejs tutaj powielać, będziemy chcieli redukować drive, czyli do not repeat yourself, będziemy chcieli to redukować, to możemy to ubierać w kwiatki tak zwane i tutaj zrobić implements device. Ale jest to troszeczkę niewygodne z kilku powodów, już zaraz będziemy na tym jechać. Jest to niewygodne z kilku powodów, ponieważ dalej pozostaje nam ta część statyczna singleton. Jak się jej pozbyć? I tu zaczyna się bardzo duża komplikacja, ponieważ na interfejsu nie wyrzucimy takiej implementacji, po prostu jej tam nie wyrzucimy. Możemy próbować klasy abstrakcyjnej. Na klasie abstrakcyjnej, którą byśmy tutaj robili extends, moglibyśmy za pomocą refleksji jakoś dobić się do tego, co w rzeczywistości niżej, poziom abstrakcji niżej, jest do skeszowania jako singleton. Ale jest to bardzo skomplikowane. Jeżeli pójdziemy drogą refleksji, no to już wiemy naprawdę, że robimy coś po prostu trywialne, coś naprawdę bardzo złego. Więc czegoś takiego się nigdy nie pozbędziemy takiej konstrukcji. Więc ubieranie tego w kwiatki jest z definicji złe. Możemy próbować to rozwiązać jakimś innym wzorcem projektowym, na przykład napisać fabrykę. Jesteście jakby zaznajomieni z fabrykami. Zrobimy tylko pomówmy tutaj ten kod. Usuńmy wymaganie, że mamy ten mikrofon w tej formie, której jest, i otwórzmy fabrykę, która będzie nam dostarczać urządzenia, device'a.
płatną. To napiszmy sobie klasę device factory, która będzie przejmowała nasze wymaganie do utrzymywania singletonu. Czyli jeżeli one były przez fabrykę zainicjalizowane, to one dalej to one tutaj będą. W sumie podskasowałem ten kod, teraz mi się przyda. Klasyczne. Więc jeżeli mamy taki faktory, to możemy sobie napisać, że byśmy chcieli tutaj metodę getDevice. I teraz powiedzmy, że byśmy chcieli getDevice. Powiedzmy, że będziemy chcieli mikrofon. I on będzie tutaj typu device. Ubieramy to dalej w kwiatki. Będziemy mieli get hands-free sensor. Hands-free sensor. No i tutaj odpowiednio dla hands presetu będziemy mieli zwracanie statycznej instancji, jeżeli ona była utworzona. Ubieramy to dalej w kwiatki. Wymaganie zostało tutaj w pewnym momencie już spełnione. Chcielibyśmy jeszcze tutaj mieć mikrofon. Co to implikuje? Już pewnie na pewno widzicie w zasadzie. Nie pozbyliśmy się w rzeczywistości problemu. Ukryliśmy go za fabryką. Fabryka, jako taki też popularny sposób na tworzenie instancji, tylko nam przykrywa prawdziwy problem i nie jest nim rozwiązany. Dalej mamy tą metodę, tutaj do not repeat yourself. Jesteśmy dalej w tym miejscu, w którym byliśmy i w którym nie chcemy być. Więc rozwiązaniem tej fabryka nie jest już zupełnie żadnym rozwiązaniem. Idąc dalej, chcielibyśmy spróbować czegoś innego, czyli katonki. Mamy możliwości zarządzania zależnościami na różne sposoby. Jednym z takich innych wzorców jest wstrzykiwanie zależności. Jaka jest motywacja za tym i co to rozwiązuje? Wstrzykiwanie zależności pryncypialnie próbuje oddzielić zachowanie, logikę biznesową obiektów od ich tworzenia. Nie interesujemy się tworzeniem obiektów. To jest department kogoś innego, to jest kogoś innego zadanie. Nas to nie interesuje, delegujemy to do czegoś. Tak jak w przypadku serverlessów nie interesowaliśmy się już w ogóle całkowicie infrastrukturą, tak tutaj nie chcemy się interesować zupełnie tworzeniem i utrzymywaniem obiektów. Ani z cyklem życia, ani jakiego to będzie typu obiekt. W ogóle nas to nie interesuje. Jeżeli chodzi o zarządzanie zależnościami, raczej wstrzykiwanie zależności, najlepszym źródłem informacji jest Maven. Wiemy, że taki koncept istnieje, wiemy, że są jakieś takie biblioteki. Maven Repository, na którym naprawdę można znaleźć niesamowite rzeczy, jeżeli szukacie czegoś do projektów, inspiracja, na kilka godzin. Znajdujemy sobie Dependency Injection i wiemy już, gdzie ono jest. Ono jest w Springu, tylko w Springu jest troszeczkę nie standalone i to jest troszeczkę mały problem, ponieważ izolowanie frameworku wstrzykiwania zależności poza Springa jest już troszeczkę problematyczne. Mamy suchy interfejs Java'owy, indyinjektowany, który nie ma żadnej implementacji pod spodem, ale to jest interfejs, którym możemy oznaczyć obiekty, które przez jakieś frameworki, bo możemy sobie ten framework zmienić czasem, będą rozpoznawane i będą wstrzykiwane. No i mamy tutaj Juice'a, którego my używamy w Smarcie dosyć sporo i on pochodzi od Google'a. Co ciekawe, ten pierwsze wystąpienie API do injektowania zostało też zainicjowane przez Google'a. Można było się domyślać, że Juice spełnia wymagania 1:1. Nic bardziej mylnego, w drobnych tam różnicach się rozbiega, ale toleruje oryginalne API drzewowe. I przechodząc do Juice'a dalej, tutaj byśmy konstruowali, zresztą przejdziemy jeszcze do injektowania, przejrzymy sobie bibliotekę do injektowania, jeżeli chodzi o JavaX Inject. To jest piękna dokumentacja, read the docs. Nie ma nic lepszego.
elegancko. Mamy pełną dokumentację, jeżeli chodzi o możliwości inżektowania i już widzimy, że ponawia nam się coś takiego jak singleton. Tam rozwiązuje problematykę singletonów. Delegujemy tworzenie obiektów raz w całej aplikacji do singletonów. I już nas to więcej nie interesuje. Jak to wygląda od strony kodu? Od strony kodu wygląda to tak, że tworzymy sobie klasę mikrofon lub hands preset, anotujemy ją singleton i to jest tyle, ile nas interesuje, nic więcej. Piękna sprawa, prawda? Idąc dalej, możemy tworzyć prezentera, który już jest injektowany. Co to znaczy? Obiekt, który ma anotację inject, mówi frameworkowi, który zarządza nam zależnościami wewnątrz kodu, że wszystkie, że ten element ma być przez niego utworzony. I on musi być utworzony w scope'ie tak zwanego injectora, tak zwanego frameworku. Musimy uruchomić wewnątrz naszej aplikacji, Java, main, powiedzmy, jeżeli tak odpalamy aplikację, najpierw ten framework i go poprawnie skonfigurować. Robimy to tutaj w przypadku na przykładzie unit testu. Robimy to juice create injector. Tak defaultowo, takim domyślnym działaniem jest, że będzie on używał, szukał defaultowych konstruktorów, a jeżeli takich nie będzie, będzie szukał wtedy sparametryzowanych konstruktorów, zakładając, że poniżej może utworzyć obiekty. Jeżeli może, jeżeli ma takie obiekty w swoim tak zwanym zasięgu, to będzie ich używał, a jeżeli nie, to będzie tam wstawiał po prostu takie, które może z defaultowych kolejnych konstruktorów. W przypadku injektora rozwiązuje nam to bardzo wiele problemów, łącznie z testowaniem, z innym testowaniem. Singletony rozwiązują problemy statyczne. Znika nam problem statycznego kodu. Więc możemy pisać ładniejsze testy, możemy to ładnie mockować. I to już jest elegancko. Jeżeli mamy prezentera, albo mamy kilku prezenterów, to jeżeli przychodzi, jeżeli uruchamiamy framework, możemy utworzyć sobie cały cały injektor z zależnościami, powiedzmy, do bazy. Jeżeli mamy tylko jeden konektor do bazy, jest on szczególnie ciężki, on może być używany przez całą aplikację, on nie jest client specific. Ale w miarę jak zaczynamy się rozbiegać, że tutaj kolega jest obsługiwany inaczej, a kolega inaczej, możemy budować już ten injektor, tak zwany child injector, troszeczkę inaczej. I tutaj child injector może zdefiniować medium, ja wcześniej to inaczej nazywam jako device, medium przesyłania informacji do Was, do czegoś jakiejś innej implementacji. Interfejs medium jest zbindowany tutaj z mikrofonem, a dla kolejnej osoby, która może być na przykład w weekendy taka obsługiwana, już jest do hands presetu. I to jest w tym momencie, już sterujemy implementacją. Na dole zupełnie nas to nie interesuje. Kiedy piszemy logikę biznesową, zupełnie nas nie interesuje, co tam jest. Spełnia to pewien kontrakt. Kontrakt, który w zasadzie definiuje interfejs. My bierzemy coś, co spełnia jakiś kontrakt i po prostu wykorzystujemy i oczekujemy, że na innym poziomie zajmiemy się tym szczególnym problemem, co tam będzie pod spodem i jak to będzie wykorzystane. Możemy płynnie zmienić implementację, jeżeli będzie ona zależna od jakiejś togli, jeżeli ona będzie zależna od jakichś wymagań, na przykład będzie to wymaganie tylko na weekendy, to wtedy możemy użyć innej implementacji. Są też różne inne takie metody pozwalające nam określić, co dany prezenter powie jakąś wiadomość, a drugi inną. Tutaj jest pewien mały problem. Jeżeli utworzymy child injectora i od niego tworzymy kolejne dziecko i dalej, nie, pamiętajmy, że nie możemy napisywać tego, co już wcześniej utworzyliśmy. Nie możemy zmienić implementacji tego, co już zrobiliśmy. To jest pewna pułapka. Możemy override'ować, ale to już byłem tam, robiłem to i naprawdę nie polecam. Można tym stracić naprawdę zmysł, to co najmniej. Ponieważ kiedy utworzymy injector i on już przypadkiem taki singleton zrobi, to jeżeli podejrzycie sobie ten obiekt podczas debugowania, on gdzieś tam w jakimś magicznym array'u, on już trzyma ten obiekt. Musielibyście go tam wypluć, wyciosać i naprawdę nie chcecie tego robić. No, poza tym to jest wbrew regułom, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew zaleceniu. Naprawdę nie chcecie iść tą drogą. Nie chcecie iść pod prąd, chcecie się nie namęczyć. To chyba to jest definicja tego całego problemu. Więc zarządzanie zależnościami tutaj, zarządzanie zależnościami, dependency injection, wstrzykiwanie zależności, rozwiązuje nam problemy i bolączki statyczne, rozwiązuje nam problemy i bolączki powtarzania kodu i rozwiązuje nam problemy i bolączki testowania. Zatem te wszystkie trzy rzeczy, które w trakcie mogą nam przyjść, naprawdę wymagania z dnia na dzień, są w tym momencie rozwiązane.
warto to zaaplikować od samego początku i warto rozwijać injector o kolejnym modułem w zależności od potrzeb użytkownika. Tu są pewne limity z tym związane. I jednym z limitów jest, jaki jest narzut, to trzeba o tym myśleć, bo jak mówiłem, drobne sprawy mogą w dużej aplikacji być bardzo kosztowne. Jaki jest narzut, żeby rozbudować sobie injector, coś, co zarządza naszymi zależnościami, czy o coś innego? Co jeżeli się okaże, że utworzenie jakiegoś medium jest bardzo kosztowne i nie chcemy, że jakiś request przyjdzie do nas, jakieś żądanie nowe do naszego API i ono będzie procesowane bardzo długo. Może to być bardzo niekorzystne. Trzeba to wszystko robić z głową i jest wiele różnych sposobów, żeby to na przykład ominąć. Na przykład tutaj przejdziemy od razu do dobrych praktyk, jak zrobić dobry makaron, tak, bo rigatoni też się może skleić, prawda, jeżeli nie udajecie na przykład troszeczkę oleju do wody. To nam się troszeczkę sklei, nie? I w zasadzie kończymy z tym, co było spaghetti, nie? Już nie jesteście w stanie tego rozwiązać. Zostawiliście tak makaron, powiedzmy po obiedzie, wlaliście go do rosołu, część zostawiliście, on się sklei. Nie macie szans już z tym. Koniec. Będziecie musieli go ciąć i już tutaj taki brzydki, nie? Już inaczej smakuje, prawda? Jednym z takich rozwiązań tutaj, jeżeli chodzi, już skoczy dalej, jest napisanie providera. Java nie pozwala nam robić nic w sposób lazy, leniwy, jak na przykład Scala. I możemy za pomocą providerów powiedzieć, że jeżeli konstrukcja jakiegoś obiektu jest bardzo wyjątkowo skomplikowana, to w kontekście całej aplikacji, czyli tego frameworka zarządzania zależnościami, ona będzie tworzona w jakiś bardziej wyjątkowy sposób. Mamy tutaj taki interfejs, który jest bardzo zmyślnie napisany w postaci anotacji. Ale możemy wziąć, napisać provider, który będzie implementował ten interfejs, bo to jest w rzeczywistości interfejs, i on będzie implementował metodę get. Widzicie gdzieś get? Nie widzicie gdzieś get. W każdym razie, jeżeli będziecie używali providera, on będzie miał metodę get. I on będzie konstruował ten obiekt dla Was. Więc jeżeli gdzieś będziecie w projekcie wstrzykiwać klienta, a ten klient będzie zanotowany, że on dostarcza klienta, nie w tym akurat account, tylko będzie dostarczał klienta, to on będzie tworzony przez tą metodę get, którą zaimplementujecie. Ale to nam pozwala też zrobić to troszeczkę inaczej, taki mały trik, powiedzieć, że my nie zainjektujemy tego obiektu i nie wywołamy od razu jego ewaluacji, tylko wstrzykniemy provider, na którym możemy manualnie wykonać get. Czyli my decydujemy w czasie, na podstawie jakiegoś przepływu konkretnego, określonymi zależnościami tak lub inaczej, czy my będziemy to robić, czy nie. Czy będziemy dla tego klienta budować jakiś skomplikowany obiekt, czy nie. I jeżeli on naprawdę nie chce nic trudnego, no to możemy mu zrzucić dane bardzo szybko, bez dodatkowego narzutu, ale jeżeli będzie chciał coś skomplikowanego, sorry, realiów nie oszukasz, musi poczekać. I to jest bardzo taki ciekawy sposób rozwijania aplikacji, zbierania takich drobnych rzeczy, rozwiązywania drobnych problemów, które w nietrywialnej aplikacji piętrzą się i pozwalają nam troszeczkę jakby ten nasz świat troszeczkę umienić. Dlatego ja uważam, że najlepsze, co możecie w zasadzie zrobić, to wykorzystać wstrzykiwanie zależności jako substytut dla takiej troszeczkę często rozumianej alternatywy, jaką jest fabryka. Fabryka ma swoje niedoskonałości w bardzo określonych miejscach, tylko czepiając się, tak, bo ja się lubię czepiać, wstrzykiwanie zależności ma też swoje wady. Jednym z wad na przykład jest tak zwany deal breaker, czyli jeżeli nie użyjecie anotacji inject, ale jeżeli użyjecie anotacji new i będziecie ją na przykład używać, złamiecie ten wzorzec, to wtedy może się okazać, że nie możecie używać jakichś frameworków, bo jakieś frameworki implikują użycie keywordu new, nowych obiektów, nie będą współpracowały z injectem, dlatego to już jest nie na miejscu i możecie się pogubić. Jeżeli ktoś nie jest świadomy w projekcie, macie skomplikowany projekt, nie uświadomicie go, czym jest juice, czym jest wstrzykiwanie zależności, to może się pogubić. Peer review na początku, ja z doświadczenia wiem, jest bardzo kosztowne. Warto taką osobę wdrożyć, ale po jakimś czasie naprawdę wdrożenie takiej osoby procentuje niesamowicie. Nie może powiedzieć, że ja wiem wszystko. Przychodzą do mnie ludzie, którzy 2 lata temu reviewowałem kod i teraz oni mnie uczą, czym jest juice. To jest naprawdę wielka motywacja do robienia i wyrażania dobrych praktyk, bo najlepszym sposobem na uczenie się jest nauka kogoś innego. I tutaj, tak jak mówiłem, najważniejsze moim zdaniem jest budowanie injektora tak, jak przychodzi Wam żądanie. Kiedy rozbiegacie się na dylematy, że ten klient będzie taki, ten będzie taki,
ten ma inaczej skonfigurowane zależności systemowe, to budujecie scope aplikacji pod niego tak, jak to przychodzi. Czy to jest skomplikowane? Czy to jest duży narzut i limitacje? Nie do końca. Jeżeli będziecie mądrze obchodzili się z zasobami, które macie, to naprawdę nie do końca. Bonusem takie będą, takie po moje podsumowanie, naprawdę nierekomendowane konstrukcji, które my mieliśmy w projekcie, w zasadzie dalej mamy i ciągle z nimi walczymy. To jest rozbudowywanie klas, rozszerzanie klas, inheritance, czyli na przykład robimy extenda. Jeżeli injektowana klasa robi extenda i ma 5 parametrów injektowanych, to wtedy uwaga, trzeba zrobić super i przekazać te 5 parametrów. Co jest nie tak? Przekazywanie tych 5 parametrów. Po co? No po co się męczyć, naprawdę. Naprawdę nie polecam używania name anotacji w Juice'ie. Oni sami tego nie zalecają. Można używać innej konstrukcji. Problem z named, wróćmy do kodu, polega na tym, że możemy utworzyć message dla stringa, ale może też nam istnieć anotacja named, message 2 i już zaczynamy mieć message, message 2, string. No i naprawdę zaczyna się komplikować sprawę. Kiedy message, a kiedy message 2, nie jest to czytelne. Alternatywą dla całego named jest tak zwany qualifier z oryginalnej paczki javowej, jeżeli chodzi o JavaX Inject. W Juice się nazywa to trochę inaczej, on toleruje to akurat, ten qualifier. Czyli napisanie anotacji na interfejsu, żebyśmy mieli anotacja, powiedzmy, presenter drugi. I to było już w porządku, to jest już bardziej czytelne, lepiej testowane. Wszyscy bardziej wiedzą, o co chodzi, szczególnie w nieintegrowanych aplikacjach. Mieszanie faktorek z dependency injection. No, no, nie róbcie tego. I new keyword jest deal breakerem, ale to jest akurat minus dla dependency injection. Jeżeli się na to godzicie, nie możecie po prostu tego używać. Jeżeli wasze frameworki tego nie obsłużą, w sumie się jeszcze nie zdarzyło, żebym ja coś takiego zauważył, to musicie mieć świadomość, że to też nie będzie dla was. I to są takie limitacje, jeżeli chodzi o ten projekt. Jeżeli chodzi o materiały, które możecie poczytać na ten temat, to zacząłbym od przeczytania read docs, czyli implementacji i opisu paczki JavaX Inject. Zanim przeszedł od razu tutaj na historię, jakim sposobem Google wprowadził i jakie były jego argumenty, żeby wprowadzić dependency injection do Java i wersji 6, jak to w ogóle do tego doszło. Następnie przeczytał, jakie są frameworki, bo jest naprawdę całkiem sporo, jeżeli chodzi o dependency injection. Juice jest troszeczkę taki już odrośnięty w piórka, a są lżejsze. Są takie, które się nadają na aplikacje mobilne. No i oczywiście na końcu polecam Juice'a, jest to sztandarowy przykład, który w rzeczywistości realizuje te założenia, które się wymaga od znowu bazowej wersji paczki i można z niej naprawdę bardzo fajnie pograć. Ja bym podziękował, to jest mój drugi kod. Ja dzisiaj tak mam nadzieję skończyć za godzinę, więc ograniczmy pytania troszeczkę. Ale jakie macie? Słucham. Zapomniałem w zasadzie powiedzieć, ja rozdaję dzisiaj nagrodę, więc naprawdę słucham. Ale jeżeli nie macie pytań, to najlepsze, co możecie zrobić, to zrobić w zasadzie to, co ja. Jak nie myślałem, że dołączę do Keynosa, to przypadkiem do niego dołączyłem. Jak to zrobiłem? Wysłałem cefałkę. Naprawdę takie demotywujące troszeczkę jest, jak się słyszał u nas w firmie, że mamy naprawdę fajne projekty. Możemy pracować nad autonomicznymi samochodami, samojeżdżącymi Teslami. A to, czego nam brakuje, to was. Znałem, że możecie zrobić nam pomoc, żebyśmy mogli się zająć fajnymi rzeczami. Pojawi. Dzięki.